Czwartek, 21 sierpnia, Tomasz Giska, zapraszam na Teledziennik. Dziś pożegnaliśmy Bogdana Karasia, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, członka SLD. Bogdan Karaś zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 49 lat. Msza żałobna została odprawiona w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu na Firleju. Zmarły Bogdan nie żył tylko dla siebie, nie myślał tylko o sobie, ale żył dla innych, żył dla swojej rodziny, ale przede wszystkim żył sprawami naszego kochanego miasta Radomia i żył dla Radomia. Troszczył się o sprawy naszego miasta, jak sam pisał, i był konsekwentny tych słów ponad podziałami. Zawsze przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka, radosny, uśmiechnięty, pogodny. Zapewne tak pozostało do ostatniego wpisu na jego blogu. Otwarty na pomoc, potrzeby obywateli naszego miasta. Przeszedł i zapukał do drzwi Wyższej Rady, Najwyższej Rady Bożej, i teraz z innej perspektywy, bo już duchowej, może nam doradzać, korzystając z największej mądrości, bo mądrości samego Boga. I kolejne informacje. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji grozi zerwaniem umowy z wykonawcą przebudowy ulicy Żółkiewskiego. Powodem jest odmowa wykonania części prac przez konsorcjum firm, które wygrało przetarg. Sprawa jest poważna, ponieważ dofinansowanie unijne przebudowy, które otrzymało miasto, musi być rozliczone do końca 2015 roku. Konsorcjum firm IMB Podbieskidzie i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które wygrało przetarg na przebudowę ulicy Żółkiewskiego, nie uwzględniło w swoim kosztorysie wykonania prac określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Sytuacja jest bardzo ciężka i bardzo konfliktowa. Od początku lipca wzywamy wykonawcę do tego, aby zgodnie z postanowieniami umowy i programu funkcjonalno-użytkowego przystąpił do prac przygotowawczych, prac, które są związane z wyznaczeniem objazdów w ramach budowy obiektów mostowych, a chodzi tutaj w szczególności o wykonanie nakładek w pierwszej kolejności na trzech ulicach, a więc ulica Kozienicka, ulica 11 listopada i ulica Struga. Konsorcjum firm IMB oraz KPRD, nie chcąc wykonać prac na ulicach Kozienickiej, 11 listopada i Struga, twierdzi, że w trakcie przebudowy nie jest konieczne całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Żółkiewskiego. Wykonawca próbuje nas szantażować w pewien sposób, informując, że w ramach organizacji ruchu nie zamierza wykorzystywać tychże ulic do objazdów. Natomiast patrząc na krótki okres samej umowy oraz ilość prac niezbędnych do tego, żeby zostały one wykonane prawidłowo, musimy jednak uwzględnić te ulice w ramach objazdów. Kwestię przygotowania objazdów Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji konsultował także z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeżeli chodzi o stanowisko Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jest ono jednoznaczne i wskazuje, że w sytuacji, jeżeli zamawiający, a więc w tym momencie gmina miasta Radomia, odstąpiłaby od wykonania tychże prac, w tym momencie narażamy się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasady równego traktowania innych oferentów, a więc potencjalnych osób, które mogłyby wygrać to postępowanie. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oczekuje na przedstawienie przez wykonawcę harmonogramu realizacji całej inwestycji na ulicy Żółkiewskiego oraz tak zwanego wykazu robót stałych. Ponadto MZDiK oczekuje, że wykonawca najpóźniej w piątek, 22 sierpnia, przystąpi do przygotowywania ulic Kozienickiej, 11 listopada i Struga dla potrzeb objazdu. Jeżeli wykonawca nie rozpocznie prac w piątek, MZDiK zerwie umowę i naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości kontraktowej, czyli ponad 4 300 000 zł. Ponadto zostanie ogłoszony nowy przetarg. 18-letni mieszkaniec gminy Kowala oraz jego 17-letni kolega odpowiedzą za uprawianie konopi. Do zatrzymania mężczyzn doszło w miejscowości Romanów w gminie Kowala.
W wyniku akcji policjanci zabezpieczyli blisko 30 krzaków konopi. Zatrzymanemu 18-latkowi za uprawianie tej rośliny grozi do 3 lat więzienia. Znalezione konopie przekazano do badań laboratoryjnych. Jest odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na zarzuty władz miasta dotyczące regionalnego instrumentu terytorialnego. Prezydent Radomia uważa, że ideę RIT-u wypaczono, przyłączając do radomskiego instrumentu powiat grójecki, który jest przypisany do jednego z subregionów warszawskich, a nie do subregionu radomskiego. Władze Mazowsza twierdzą, że wszystko jest w porządku. Ja myślę, że w subregionie radomskim z RIT-em będzie bardzo dobrze, bo temat jest trafiony. To, że dołączył Grójec, to nie jest przeszkoda. Ja myślę, że jeśli lider zajmie się pracą, a nie ciągłymi pretensjami, to powinniśmy ponazywać wszystkie działania w ramach tego RIT-u i okaże się, że z działań w służbie zdrowia, czyli na zakupy aparatury dla naszych szpitali, wystarczy pieniędzy, natomiast inne działania będą w ramach innych programów realizowane, ale wszystko w RIT-cie radomskim. Ofiary przemocy mogą domagać się od policji usunięcia sprawcy z mieszkania. Niestety przepis dopuszczający taką możliwość jest niemal martwy, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. W wielu przypadkach to ofiary uciekają z domów przed oprawcami, a powinno być inaczej. Artykuł 275a Kodeksu Postępowania Karnego dopuszcza możliwość usunięcia sprawcy przemocy z mieszkania, jeżeli, jak czytamy, zachodzi obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy. Te zmiany wprowadzono do kodeksu po nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie z 2010 roku, ale przepis mówiący o nakazie opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę jest niemalże martwy, twierdzi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Problem polega na tym, że jednak u nas jeszcze ciągle osoby, które są pokrzywdzone, nie do końca wiedzą, że mają takie prawa. I ja tu apeluję do wszystkich, żeby w tej sytuacji, kiedy dochodzi do takiego nieszczęścia, żądały od interweniujących policjantów, jeśli boją się, że sprawca nie zaprzestanie swojego działania i stanowi dla nich potencjalne zagrożenie, żeby policjanci zabierali sprawcę z domu. W takim przypadku policjanci będą mieli 24 godziny na wystąpienie do prokuratury o wydanie nakazu opuszczenia mieszkania i umieszczenia sprawcy w noclegowni na okres 3 miesięcy. Tutaj nie ma nic do rzeczy tytułu własności mieszkania, bo zabranie, zabezpieczenie, wydanie postanowienia o nakazie opuszczenia mieszkania przez prokuraturę ma się nijak do tytułu własności. Zdarza się na przykład, że sprawca jest właścicielem mieszkania, ale ta osoba tam mieszkająca z nim, żona czy jego konkubina jest tam zameldowana. I w takiej sytuacji akt własności nie ma żadnego znaczenia. Tymczasem dziś znacznie częściej to ofiary przemocy muszą uciekać z domu przed sprawcami, twierdzi dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ośrodku prowadzony jest hostel dla kobiet, które są ofiarami przemocy. W ubiegłym roku hostel zamieszkiwało 26 kobiet i ponad 30 dzieci. Jak mówi dyrektor, nie ma tygodnia, żeby nie trafiała tu kolejna ofiara przemocy. Żeby móc przebywać w hostelu, trzeba spełnić określone wymogi. Przede wszystkim wypełnić formularz, w którym opisuje się zdarzenie i wskazuje sprawcę. Wówczas Ośrodek Interwencji Kryzysowej przesyła taki formularz do prokuratury. Mierzy 215 cm. To w butach. Bez nich, jak mówi, tylko 213, ale i tak jest najwyższym sportowcem w Radomiu i jednym z najwyższych w Polsce. Jacek Ratajczak będzie w nowym sezonie grał w zespole siatkarzy Cerradu Czarnych. Jacek Ratajczak płynnie mówi po polsku, mieszka na stałe w Nowym Jorku. Jesteś Amerykaninem polskiego pochodzenia, czy Polakiem z amerykańskim paszportem? Bardziej Polakiem z amerykańskim paszportem. Mieszkałem pół w Polsce, pół w Stanach, więc mówię po polsku, jestem Polakiem. Całe życie grał na pozycji środkowego, tak też będzie w Czarnych. Co należy do środkowego, przypomina Dariusz Frzyszkowski, kierownik drużyny, w przeszłości znakomity siatkarz Czarnych. Głównym zadaniem środkowego jest blok. To jest podstawowy element, w którym powinien zapewnić stabilizację zespołu. Drugim elementem, nie mniej ważnym, jest atak. Nawet jeśli nie atakuje, zawsze musi być gotowy do ataku. Jacek Ratajczak grał już w Niemczech, Francji i Belgii. Teraz chce rozwijać się w Polsce.
w naszym kraju zagra po raz pierwszy. Bardzo pomógł mój agent i znajomy agent też. Razem pracowali nad Płocią do Radomia. Dużo mi też mówił Igor Grabelny o tym klubie i wszystko to razem się złożyło, że wylądowałem tutaj. Wspomniane 215 cm wzrostu może okazać się bezcenne. Na pewno. Jest to duże ułatwienie, bo można sobie wyobrazić, że stojąc bez wyskoku, jego zasięg krok jest w granicach 35-40 cm ponad siatkę. Siatkarz jest w Radomiu pierwsze dni, ale wkrótce po przyjeździe już mu się tu podobało. Z tego co widziałem na razie jest bardzo, bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. Myślę, że będzie podobać mi się tu mieszkać. Z racji wzrostu siatkarz musi mieć jednak specjalne łóżko. Przerabiamy to już kolejny sezon. Mamy w stowarzyszeniu firmę, która produkuje materace i po prostu nam w tym pomagają, szyją na zamówienie. Miał tak szyte Koistra, Piowarci, on również. W zespole Cerradu Czarnych są też Niemcy i Finn. Komenda Miejska Policji w Radomiu poszukuje osoby zaginionej. 54-letnia Barbara Marek 3 sierpnia wyszła na pielgrzymkę do miejscowości Grzechynia w województwie małopolskim. Do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionej. Wzrost około 155 cm. Krępa budowa ciała, blond włosy do ramion, twarz okrągła. Barbara Marek mieszka w Radomiu przy ulicy Grudeckiej. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej prosimy kierować osobiście do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu lub telefonicznie pod numer 48 345 34 37 lub 997. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Dziękuję bardzo za spotkanie. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.